Dzień dobry Państwu. Otwieram 50. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Na początku tej sesji chciałem złożyć rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju oraz składam wniosek o zmianę porządku obrad dotyczący przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady i proszę o przegłosowanie tego porządku. Zmiany w porządku obrad. Dziękuję bardzo. Proszę? Tak, tak, będzie elektronicznie głosowany. Przedstawiasz ten porządek obrad, proszę przedstawić. Czyli otworzyłem sesję, panie Michale, podjęcie projektu uchwał w sprawie rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego będzie, jeżeli zostanie przegłosowane. I będzie w punkcie. Trzeci to punkt będzie wybór przewodniczącego komisji, przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju i trzeci punkt wybór przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju i czwarty punkt zamknięcie sesji. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania są? Czyli to wszystko, tak? Dziękuję bardzo. Głosujemy wniosek o zmianę porządku obrad dotyczący przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady. Weź młotka. Wynik głosowania. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, czyli mamy kworum, 14 głosów za przyjęciem rezygnacji i zmiany porządku obrad, jeden głos wstrzymujący się. W związku z przyjęciem zmiany w porządku obrad będę prosił o podjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Głosujemy podjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Dziękuję. Wynik głosowania 13 głosów za przyjęciem rezygnacji, dwa głosy wstrzymujące się. W związku z tym projekt uchwały wchodzi w życie. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że nie ma przewodniczącego, wiceprzewodniczący złożył rezygnację, będę prosił o poprowadzenie dalszego ciągu sesji przez najstarszego wiekiem radnego seniora. Tak, pani Aleksandro? Ja mam taką gorącą prośbę, żeby tu na salę obrad zszedł nasz radca prawny. Bardzo proszę, żeby był tutaj na miejscu przy nas, a nie na górze. Pani Beato, dobrze, dziękuję bardzo. Słuszna uwaga, żeby nam nie zarzucono, że działamy niezgodnie z prawem albo jakichś formalnych rzeczy nie dopełniliśmy. Dziękuję bardzo. Thank you.
Dobrze. W związku z tym, że czekamy na radcę prawnego, 5 minut przerwy ogłaszam. Dziękuję bardzo. Witam Państwa po krótkiej przerwie. Chciałem prosić o dalsze prowadzenie obrad przez najstarszego wiekiem radnego. Z tego co wiem, pan Michał Skowron. Panie Michale. Tak. Czy poprowadzi pan obrady sesji? No ale ja straciłem zaufanie wobec Państwa, w związku z tym odwołaliście mnie z braku zaufania, więc nie wiem, czy moje prowadzenie dalej będzie skazane, proszę, czy proszę, nie będzie sprzeczne z czymkolwiek. Panie Michale, proszę powiedzieć, czy poprowadzi pan, czy nie? Panie mecenasie, czy mam prowadzić? No tak, no bo chwileczkę. Status mówi, że według statutów prowadzi najstarszy wiek. Jeżeli pan mnie wyznacza, proszę uprzejmie, jak się zgadza. To proszę bardzo. Wobec sytuacji, której nie przewidzieliśmy, serdecznie ja jako eks-przewodniczący były witam Państwa serdecznie i postaram się w miarę możliwości przeprowadzić tą sesję, mimo że jestem do niej nieprzygotowany. Dlatego też
po przegłosowaniu porządku obrad w następnym punkcie, czyli wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Pytanie mam takie. Gdzie są te kandydatury przewodniczącego na przewodniczącego? To powinno być, proszę Państwa, złożone przed otwarciem. Tak, ale to powinno być przed złożeniem sesji. To powinno być przygotowane. Proszę bardzo, gdzie jest wniosek o wybór przewodniczącego Komisji Budżetowej? Nie budżetowej, tylko rewizyjnej. Panie Michale, w tym momencie głosujemy nad... Chwileczkę, proszę pana, ale to powinno być wprowadzone do porządku obrad. Ja prowadzę, proszę pana, pan jest zwykłym uczestnikiem. Dziękuję za uwagę. Proszę państwa, gdzie jest w takim razie wniosek o zgłoszenie do porządku obrad wybór wiceprzewodniczącego? Panie mecenasie, jak to ma być? Proszę od strony prawnej. Dla przygotowania pana odpowiedzi ogłaszam 5 minut przerwy. Wznawiamy obrady. Proszę bardzo. Proszę do... Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Odnosząc się do tego zapytania sprzed chwili, no mamy przepis artykułu 19 ustęp 7 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym w przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania, sesję Rady Gminy w celu wyboru przewodniczącego zwołuje wojewoda, no i tam w terminie 7 dni. Więc generalnie zasadą jest to, że możemy mieć przypadek, kiedy nie ma wiceprzewodniczącego, tylko że ten przypadek nie powinien trwać dłużej niż 30 dni, bo inaczej sesję zwoła wojewoda, więc nie jest tak, że koniecznie musi być ten punkt wprowadzony na tą sesję, może być w terminie 30 dni na sesję wprowadzony, jeśli nie, to wojewoda zwoła taką sesję po prostu. Dziękuję. Panie mecenasie, my to rozumiemy, tylko pytanie było w innej kwestii. Czy do porządku obrad powinny być zgłoszone do porządku obrad, który mówi przewodniczącego wybór, wiceprzewodniczącego i tak dalej, czy powinny być zgłoszone wnioski? Czy teraz na czym ja mam obradować? Co ja mam teraz podać pod głosowanie? Chwileczkę, powoli. Pani nie będzie rządzić wszędzie. Proszę uprzejmie. Jeśli chodzi o sytuację taką, jak mieliśmy tu przed chwilą, to znaczy zmianę porządku obrad, tak, zmianę porządku sesji, no to Rada może bezwzględną większością głosów taką zmianę przegłosować. Skoro taka zmiana została przegłosowana, no to w mojej ocenie można to dalej procedować, tylko z założeniem takim, jak jest w statucie, no więc, że zmiana, musi być wniosek co najmniej 4 radnych o wybór przewodniczącego. Ale gdybyśmy stwierdzili, że ten wniosek musiał być wcześniej, no to byłoby to wbrew temu przepisowi o możliwości zmiany porządku obrad, więc w mojej ocenie takie rozwiązanie jest dopuszczalne. Czyli z tego wniosek, panie mecenasie, że kandydaci na przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i tak dalej będą zgłaszani komisji skrutacyjnej, tak? Ja myślę, że taki wniosek... Przecież porządek obrad został przegłosowany. W porządku drugim, po punkcie drugim jest rezygnacja wiceprzewodniczącego i wybory. Więc musimy wiedzieć konkretnie. W mojej ocenie te wnioski powinny, jeśli będzie więcej niż jedną osobę, wpłynąć teraz do pana. Komisja skrutacyjna no tylko działa jako organ, który będzie liczył głosy. Głosy.
Czyli powinny wpłynąć teraz do Pana. Tak, no jest. I proszę, i dlatego o to Panie Mecenasie pytałem. Dziękuję. Nie o to, że tam do 30 dni, tylko, bo to znamy wszyscy ze statutu, tylko, czyli kandydaci, których mamy dzisiaj wybrać, powinni już być rekomendowani i przygotowani na piśmie i złożone do przewodniczącego. Właśnie teraz wpłynął do Pana. Wpłynął wniosek. Nie mamy wniosku o przewodniczącego komisji. Dobrze. W tym momencie... Powiedział Pan mecenas, jak się mogę coś zabrać głos wcześniej. Nie udzieliłem Panu głosu. Nie można. Nie można żadnych. W trakcie rozpoczęcia obrad można zgłaszać. Trzeba się pokazać jeszcze. No, dobrze, dziękuję uprzejmie. Przystępujemy w takim razie. Panie Michale, mam taką prośbę, ponieważ tutaj stwierdził Pan, że nie można zgłaszać później ani wprowadzać poprawek. Też bym prosił Pana mecenasa o tutaj wyjaśnienie tej sprawy, czy w ciągu obrad później możemy również wprowadzić zmiany w porządku obrad albo inne wnioski złożyć. Proszę bardzo. To znaczy tak, jeśli chodzi o zmianę porządku obrad, no to tak jak mówiłem, jest ten artykuł 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Tam nie ma żadnych wymogów kiedy. Oczywiście, bo nie wiem, czy tego dotyczyła teraz wypowiedź Pana Przewodniczącego, czym innym jest zmienianie już procedowanego punktu w trakcie jego procedowania. Oczywiście nie powinno się go zmieniać, nie należy go zmieniać, ale jeśli chodzi do zakończenia sesji, moim zdaniem no tutaj porządek obrad bezwzględną większością głosów można zmienić. Dziękuję. Dobrze. Proszę Państwa, żeby przeprowadzić wybory, musimy powołać komisję skrutacyjną. Jeszcze takie pytanie, bo ja swój wniosek o kandydaturę podałem, czy jeszcze są jakieś kandydatury? Pytałem, więc nie ma. Nie wpłynęły, więc w związku z tym nie ma możliwości procedowania dalej nad inną kandydaturą. Proszę bardzo, przygotowujemy teraz komisję skrutacyjną. Kto chciałby uczestniczyć w komisji skrutacyjnej? Kto chciałby brać udział? Ja proponuję Jana Kwatyrę. Proszę, pan Jan Kwatyra zgadza się? Tak. Proszę bardzo, kto ja jeszcze? Proponuję Jacka Latawca. Zgadza się pan Jacek? Proszę uprzejmie. Pan Marek Ciepliński? Zgadza się? Bardzo proszę. Proszę bardzo, komisja skrutacyjna udaje się na zaplecze przygotowania głosu, ukonstytuowania się i przygotowania. Głosowanie musi być na jeszcze przed wyborem. Wszyscy się zgadzają. Właśnie. Proszę? Czego? Momencik. Czym przegłosować komisję? Nie ma więcej głosów, tylko jest trzech. Trzech, proszę bardzo. Proszę bardzo, czy Państwo radni zgadzają się na kandydaturę Pana Latawca, Pana Jasia i Pana Marka na komisji skrutacyjnej? Kto jest? Będzie lekko. Tak. Jest mój. Pani Dorotko, proszę tam nacisnąć mój za. Będę musiał za każdym razem biegać. Wiosna jest czasem. Jeszcze pani Dorota. Na siebie. Jest ok. Proszę bardzo, 15 głosów głosujących radnych, 14 za, 1 wstrzymał się. Proszę bardzo, komisja może się udać na
ukonstytuowanie się i przygotowanie materiału do głosowania, a my ogłaszamy 12 minut przerwy.
Tak, tak. Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, po przerwie kontynuujemy dalej nasze obrady. Chciałem prosić przewodniczącego komisji o kto jak wygląda, kto jest przewodniczący, jak się ukonstytuowaliście. Szanowni radni, jestem przewodniczący komisji wyborczej. Będziemy podejmować głosowanie na kartach do głosowania. Wybór na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej Rabki Zdroju, radnego Piotra Jakuba Żółtka. Oddajemy jeden głos, w kratkach zaznaczamy jestem za lub jestem przeciw. W innym przypadku głosy będą nieważne, jeżeli ktoś inaczej zaznaczy. Myślę, że poprawnie, formalnie, prawnie. I poprawnie, tak. Nie masz przy tym głosowaniu wstrzymujących się? No teoretycznie panie mecenasie, tak, no powinna być. To jest niezgodna karta z wzorem. Ja mam propozycję, jeśli mogę mieć. Tak, oczywiście. Jeśli mogę? Proszę, zgadza się, oczywiście powinien, znaczy ja nie decyduję, tylko mogę swoją opinię prawną powiedzieć, tak. Patrzę na tą kartę w tym momencie, faktycznie nie ma w niej rubryki na głos wstrzymujący się, no a taki głos można oddać, więc albo trzeba byłoby jednak dopisać, zmienić to w tej karcie, ewentualnie, natomiast raczej bym odradzał taką możliwość, no można by odręcznie napisać, że ktoś się wstrzymuje, natomiast może to spowodować potem jakieś wątpliwości co do tej procedury, więc lepiej byłoby jeszcze raz tą kartę po prostu przygotować. Czyli faktycznie. Dziękuję. Żeby nie marnować czasu, poprosiłbym o kandydata pana Piotra Żółtka o swoje rekomendacje, o przedstawienie się co, jak i tak dalej. Każdy przewodniczący przed wyborami powinien parę słów o sobie powiedzieć. Bardzo proszę.
po głosowaniu, gdybym został wybrany, ale mogę przedstawić swoją kandydaturę w ten sposób. Jest taki paragraf 16 Statutu Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, który mówi: przewodniczący organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady, pełniąc funkcję o charakterze organizacyjno-technicznym w szczególności. Ustala plan pracy Rady, zwołuje sesję Rady oraz posiedzenia wspólne komisji problemowych, przewodniczy obradom, zarządza i przeprowadza głosowania nad projektami uchwał, sprawuje policyjną sesję, kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, koordynuje działalność komisji Rady. Przewodniczący pełni funkcję o charakterze reprezentacyjno-technicznym w szczególności. Podpisuje uchwały Rady oraz protokoły z jej posiedzeń, przyjmuje pisma i skargi skierowane do Rady oraz udziela na nie odpowiedzi, wyrażając w nich stanowisko Rady. Reprezentuje Radę w kontaktach ze społeczeństwem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, tylko panie radny kandydacie na przewodniczącego. Nas obserwują mieszkańcy Rabki i chcieliby coś więcej o panu wiedzieć. My wiemy, statut mówi od dawna, co wymaga się od przewodniczącego, ale chcemy my, jako niektórzy radni, nie wiem czy wszyscy, ale ja na pewno, jak i wielu mieszkańców, chcemy wiedzieć coś więcej o panu. Kto pan jest, co pan reprezentuje, jakie ma pan przygotowanie, tak dalej. Bardzo proszę, w krótkich słowach, żołnierskich słowach. Dobrze, przedstawię się. Mam 53 lata. Jestem mieszkańcem Rabki od urodzenia. Moja rodzina również pochodzi z Rabki. Posiadam 4 dzieci, wszystkie córki. Jestem w szczęśliwym związku małżeńskim. Cóż jeszcze mogę sobie powiedzieć? Moje wykształcenie, licencjat, czyli niepełne wyższe. Pracuję jako doradca finansowy. Tyle. Więcej o sobie. No, każdy może dużo o sobie mówić, ale tak naprawdę kto jaki jest, każdy sobie miał, na pewno jeżeli chodzi o radnych, miał okazję wyrobić zdanie. No i tyle. Dziękuję panu za udzielenie mi głosu. Dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, musimy poczekać chwileczkę jeszcze na poprawienie kart do głosowania. Jak już jestem przy głosie, chciałem, nie wiem, pan mecenas będzie, może to wyjaśni. Statut wyraźnie mówi o tym, że odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym. Po odwołaniu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego sporządza się tak zwaną uchwałę, która jest potwierdzeniem odwołania. I ta uchwała powinna być dzisiaj już przygotowana przez państwo, którzy przygotowywali dzisiejszą sesję, aby podpisać ją i przygotować. Jest pan radny odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego. Przepraszam bardzo, nie zostałem odwołany, sam złożyłem rezygnację. Nie szkodzi, to nie ma znaczenia. Tam jest, nie ma znaczenia. Dobrze, no, panie mecenasie, to pan wyjaśni tą sprawę, czy tak, czy nie. Tu nie chodzi o te. Dalej, czy pan złożył, czy nie, musi być podjęta uchwała o rezygnacji. Została podjęta. Nie wiem, czy zauważył pan, że głosował pan na tę uchwałę. Głosowałem, proszę pana, nad porządkiem obrad. Ale nad uchwałą pana rezygnacji nie, bo jej na razie nie mam tu. Gdzie jest ta uchwała o rezygnacji? Proszę o przedstawienie wyników głosowania, jeżeli chodzi o rezygnację z funkcji przewodniczącego. Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Panie. Proszę bardzo. Ja zresztą sam odczytywałem to głosowanie, także... Proszę pana, tu powinno być złożone do przewodniczącego. No, to jeżeli... No, proszę uprzejmie. I teraz jesteśmy w porządku. Proszę, jest pan taki ostatnio...
Pan też. Układany w papierach. No. Dobrze, dziękuję. Będziemy czekać dalej. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Szanowni radni, chciałbym jeszcze zadać tutaj pytanie panu mecenasowi, ponieważ troszkę mam wątpliwości co odnośnie tego głosu wstrzymującego się. Ja sobie nie przypominam, że tutaj przy wyborze przewodniczącego na początku kadencji był ten głos wstrzymujący się, żeby nie było tak, że będzie coś podważone tutaj prawnie, że niewłaściwie odbywa się tutaj w tym momencie głosowanie. Jeżeli jest wybór na przewodniczącego czy wiceprzewodniczącego, z mojej wiedzy wynika, że mamy oddać albo głos za, albo przeciw. Tu musi być bezwzględna większość. Także bardzo bym prosił jeszcze raz o weryfikację, ponieważ jeżeli były tu wybory przewodniczącego na początku kadencji, tak powtarzam, nie było głosu wstrzymującego się. Proszę uprzejmie. Bardzo dziękuję. Generalnie tak. Ja podtrzymuję to, co powiedziałem, czyli że generalnie i takie jestem zdania, że powinna być możliwość tego głosu wstrzymującego się.
a sobie w międzyczasie to też weryfikowałem. No i oczywiście jest to kwestia nie do końca doprecyzowana przez przepisy, ale chciałem coś tu przytoczyć, to będzie bardzo krótki cytat, żeby nie przedłużać. Jest sobie taki wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2012 roku, gdzie NSA stwierdził, że nie każde głosowanie organu jednostki samorządu terytorialnego musi zawierać możliwość wstrzymania się od głosu, bo przepisy wprost tego nie regulują. Z drugiej strony akurat to orzeczenie spotkało się z negatywną reakcją bardzo wielu przedstawicieli doktryny i ja generalnie też stoję na tym stanowisku. Lepiej jest zapewnić taką możliwość niż jej nie zapewniać, bo na pewno nie jest to błąd formalno-prawny. I uważam, że tutaj ta możliwość wstrzymania się może być zapewniona i powinna być raczej zapewniona, natomiast pewnie można sobie wyobrazić inną sytuację, ale tak jak mówię, jest to kontrowersyjne. Odnosząc się do tego, co Pan powiedział o bezwzględnej większości głosów, no gdyby nie było tej rubryki, to przecież też jest tak, że można by było oddać głos nieważny, w ogóle nie oddać głosu i wtedy mielibyśmy identyczną sytuację, więc niewiele to zmienia, jeśli chodzi o tą bezwzględną większość, tak? Bo można w różny sposób to obejść i tak naprawdę żadnego głosu ważnego nie oddać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję. Tak, dziękuję serdecznie. Myślę, że wątpliwości są już rozwiane. W związku z tym będziemy przystępować do głosowania. Na karcie do głosowania wybór na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej Rabki Zdroju radnego Piotra Jakuba Żółtka. Będziemy zaznaczać w jednej z kratek znak krzyżyk. Jestem za, jestem przeciw lub wstrzymuję się. Dziękuję bardzo. Proszę, tutaj kolega będzie odczytywał nazwiska i po kolei będziemy oddawać głosy do urny. Pan Marek Ciepliński. Pani Małgorzata Chojna. Pani Katarzyna Karkula. Pani Aleksandra Koper. Pan Dariusz Krzysztof. Pan Jan Kwatyra. Pan Piotr Ptak. Pani Dorota Majerczyk.
wydałam po raz drugi. Jeszcze? Pan Piotr Ptak. Pan Paweł Rogowiec. Pan Robert Skipiewa. Pan Michał Skowron. Pan Józefa Śmietana. Pan Rafał Wójtowicz. Pan Piotr Żółtek. Teraz komisja uda się do przeliczenia głosów. Dziękuję. Ile minut wam potrzeba? 10? Tak, 10 minut. 10 minut przerwy na sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej.
Wszyscy już, tam jest trzy. Tu jeszcze kogoś brakuje. Jeszcze pan prawnik. A, pani Choim już idzie. Będziemy wzywać pana mecenasa? Tak, tak. No, dziękujemy. Proszę bardzo, przewodniczący komisji odczyta skrutacyjnej, odczyta wyniki głosowania. Protokół. Z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju sporządzonej na sesji 50 w dniu 13 kwietnia 2022 roku. W komisji skrutacyjnej w składzie przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Marek Ciepliński, członek komisji skrutacyjnej radny Jacek Latawiec, członek komisji skrutacyjnej radny Jan Kwatyra. Liczba radnych Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju zgłoszono kandydatury radnych Piotr Żółtek. Jedna kandydatura. Liczba głosów oddanych na kandydata Piotra Żółtka. Za oddano głosów 13. Przeciw oddano głosów 1. Wstrzymujących się oddano głosów 1. Głosów nieważnych 0. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania przewodniczącym Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju został Piotr Jakub Żółtek. Na tym protokół zakończono i podpisano przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Marek Ciepliński, członek komisji skrutacyjnej radny Jacek Latawiec i członek komisji skrutacyjnej Jan Kwatyra. Dziękuję bardzo. Protokół oddaję i kopertę z głosami. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Wobec tego, że nowy przewodniczący został wybrany, chciałem podziękować komisji skrutacyjnej za pracę i nowemu przewodniczącemu życzyć samych sukcesów w pracy z samorządem, aby naprawdę każdy dzień pracy z radnymi układał mu się bardzo pozytywnie, aby nie było jakichś niepotrzebnych niedomówień czy zgrzytów. I myślę tak, że praca ta pod jego kierunkiem będzie naprawdę owocna i przyniesie dla Rabki pozytywny oddźwięk i pozytywne sukcesy, jeżeli chodzi o wizualną sprawę. Dziękuję uprzejmie. Przekazuję panu. Panie Michale, jeszcze proszę o odczytanie uchwały. Dobrze? Tak, żebyśmy spokojnie. Dobrze. Uchwała bez numeru, projekt tylko uchwały na podstawie tego 19-8 marca w samorządzie gminnym Rabki zostając załącznik do obwieszczenia Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Dziennik Urzędu Małopolskiego spod roku 2021, pozycja 1710, Rada Miejska z uchwalcą następuje. Stwierdza się, że w dniu tajnego głosowania przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce został wybrany pan Żółtek Piotr. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nie wiem, kto będzie to podpisał, ale prawdopodobnie komisja rewizyjna.
Dziękuję jeszcze raz, życzę panu naprawdę dużo sukcesów. Gratuluję. Dziękuję. Do widzenia. Też gratuluję. Dziękuję. Dziękuję państwu za okazane zaufanie. Nie zawiodę tego zaufania. Mogę to powiedzieć od siebie. Moim głównym mottem będzie łączę, a nie dzielę. Także dziękuję bardzo jeszcze raz za zaufanie. Ogłaszam 10 minut przerwy.
Chciałem jeszcze przegłosować o półgodzinną przerwę ze względu na wnioski, które wpłynęły i my tutaj po prostu chcemy ustalić z panem prawnikiem, czy wszystko jest dobrze proceduralnie. Będę prosił o przegłosowanie mojego wniosku o półgodzinną przerwę, dobrze? Głosowaliśmy 30-minutową przerwę, 15 głosów oddanych, 12 głosów za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące się. Ogłaszam 30-minutową przerwę. Dziękuję bardzo.
Witam Państwa po przerwie. Przepraszam, że troszkę się przedłużyła, ale to wynika z wniosków, które wpłynęły w tym do Rady. W związku z tym chciałem złożyć pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad dotyczący wyboru wiceprzewodniczącego Rady, przyjęcie rezygnacji z członkostwa w komisji radnego Dariusza Krzysztofa, przyjęcie rezygnacji z członkostwa radnej Katarzyny Karkuli i uzupełnienie składu komisji. I zostaje nam drugi punkt bez zmian, wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rawce Zdroju i trzeci punkt, zamknięcie sesji. Będę prosił o przegłosowanie oddzielnie tych zmian. Czyli głosujemy najpierw wniosek o zmianę porządku obrad dotyczący wyboru wiceprzewodniczącego Rady. Panie Przewodniczący, przed głosowaniem chciałbym zabrać głos. Mogę? Proszę bardzo. Proszę Państwa, było tak, że jeżeli się spóźnił Przewodniczący z przekazaniem projektu uchwały i niewprowadzenie jej do porządku obrad przed podaniem 7 dni, była awantura włącznie z wyprowadzeniem pisma do nadzoru prawnego wojewody. I to nie było raz. Były awantury totalne. Ja się pytam teraz, kto tu jest winien temu całemu zamieszaniu? Po pierwsze, społeczeństwo nasze, które nas ogląda, ona już teraz nie rozumie nic. Jak można przedstawić porządek obrad, otwarcie, wybór przewodniczącego Rady, wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i zamknięcie. A pan teraz, panie przewodniczący, przedstawia mi w imieniu radnych jeden projekt, drugi, trzeci. Jak to się ma do statutu, który mówi? Paragraf 27. Przewodniczący dostarcza radnym oraz burmistrzowi projekty uchwał wraz z zawiadomieniem o sesji. Zawiadomienia wraz z porządkiem obrad, projekty uchwał, dokumenty i inne materiały związane z wykonaniem mandatu radnego przekazuje się radnym drogą elektroniczną z wykorzystaniem internetu. Uznaje się, że materiały przesłane drogą elektroniczną i tak dalej są wprowadzone do środka komunikacji i radny może się z nimi zapoznać. Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem uchwały. Ja tych projektów nie widzę. My mamy teraz wprowadzać zmianę porządku, ale nie wiemy dokładnie, jak przewidują projekty uchwał, które pan chce podprowadzić. Dziękuję, na razie to wszystko. Dziękuję za zabranie głosu, panie Michale. Jak pan wie, było to konsultowane w czasie przerwy z nadzorem prawnym. Nadzór prawny nie zgłosił żadnych uchybień. Także dziękuję bardzo za pana uwagi. Ale gdy byłem przewodniczącym, to się mi wszystko negowali. Opozycja totalna, a teraz aniołki Boże. Wszystko można przegłosować, czy jest zgodne z statutem, czy nie. Panie Michale, ale to już takie prywatne uwagi, więc wróćmy do meritum sprawy. Mogę, panie przewodniczący. Pan Robert i pani Ola, proszę bardzo. Odnośnie, żebym dobrze zrozumiał, wyboru nowego przewodniczącego. Wiceprzewodniczącego. Aha, tak. Czy wybieramy z członków, którzy są dotychczas, czy po wprowadzeniu zmian? To raz. Z drugiej strony, czy oprócz pana, którego jest propozycja, jakby powiedzieć, wprowadzenia i rezygnacji, my możemy również zgłosić. Oczywiście. I więc tu ta wymiana jest taka, że w tych komisjach, co prawda nie powinno być, każdy ma tam po 3 komisje, po 4, ja proponuję pana Skowrona, który nie jest w żadnej komisji. No, bardzo, bardzo poproszę o złożenie wniosku i będzie jak najbardziej głosowany. No to przegłosujmy.
No ale no, na razie. Trzeba złożyć gdzieś. Gdzieś. Dokładnie. A jeżeli będzie wniosek, będziemy go tu również głosować. Dziękuję. Tutaj również wpłynął wniosek na kandydaturę na członka komisji rewizyjnej pana Michała Skowrona. Więc tutaj będziemy w podpunkcie G głosowali uzupełnienie składu komisji rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Ola. Chciałam złożyć wniosek, gdzie tutaj 8-7 radnych podpisało, o zgłoszenie kandydatury na członka komisji rewizyjnej Dariusza Krzysztofa. Przeczytam sobie uzasadnienie może. Radny Dariusz Krzysztof przez okres 3 lat sprawowania mandatu radnego pozyskał uznanie i zaufanie kolegów radnych swoją postawą i działaniem. Swoje zaangażowanie w pracach Rady będzie realizował w Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Czyli głosujemy tutaj po kolei każdą zmianę. Wniosek o zmianę porządku obrad dotyczący wyboru wiceprzewodniczącego Rady. Kto jest za przyjęciem wniosku? W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, 13 radnych jest za przyjęciem wniosku, 2 radnych wstrzymało się. W związku z tym wniosek o zmianę porządku obrad dotyczący wyboru wiceprzewodniczącego Rady został przyjęty. Dziękuję bardzo. Głosujemy. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa radnego Dariusza Krzysztofa. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 11 głosów za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymały się. Wniosek został przyjęty pod obrady. Będziemy głosowali wniosek o przyjęcie rezygnacji radnej Katarzyny Karkuli z członkostwa Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 10 głosów za, 0 przeciw, 5 głosów wstrzymujących się. Wniosek został przyjęty pod obrady. Dziękuję bardzo. I głosujemy uzupełnienie składu komisji rewizyjnej. Wniosek o uzupełnienie składu osobowego komisji rewizyjnej.
Dobrze, dziękuję Państwu bardzo. Wpłynął wniosek do Rady dotyczący wyboru wiceprzewodniczącego na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rawce-Zdroju. Jest to kandydatura Rafała Wójtowicza. Tutaj mamy podpisy czterech radnych: Józefa Śmietana, pan Robert Skipiała, pan Jacek Latawiec i pani jeszcze jeden i pani Małgorzata Choim. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Wnioski? Ale była zgłoszona kandydatura kolegi Ptaka. Piotra nie ma? Właśnie sprawdzam i nie widzę. Bo był wniosek zgłoszony. Gdzieś utknął. Czyli tutaj właśnie, przepraszam bardzo, ale właśnie przeglądam wszystkie materiały. Mogę prosić o 5 minut przerwy, Panie Przewodniczący? Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. I wpłynął również wniosek z kandydaturą na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju pana Piotra Ptaka. I tutaj mamy... Panie Michale, proszę nie przeszkadzać, dobrze? I tutaj również mamy czytelne podpisy pani Katarzyny Karkuli, pana Krzysztofa Dariusza i mam problem z czytelnością podpisów, ale jest tutaj pani pan Jan Kwatyra, tak, i pan Marek Ciepliński i pani tak, Aleksandra Koper. Także dziękuję bardzo. W związku z tym, że do Rady wpłynęły dwa wnioski, będziemy głosować obydwie kandydatury. Proszę tak, o powołanie komisji skrutacyjnej. Nie wiem, czy będziemy wybierać nową, czy skorzystamy z tej, która... Czyli przegłosujmy może tak, kandydatów do komisji skrutacyjnej. Przypomnę, że pan Marek Ciepliński, pan Jacek Latawiec i pan Jan Kwatyra. Panowie wyrażają zgodę, tak? Tak. Będziemy głosować. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 14 radnych jest za, jeden radny się wstrzymał. W związku z tym komisja skrutacyjna w składzie, który został wymieniony, proszę o ukonstytuowanie się. Zapewniam pana, że wszystko co do mnie wpłynie, zostanie przedstawione Radzie.
Poproszę. Szanowni radni, będziemy dokonywać wyboru na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Rabki Zdroju pana radnego Piotra Ptaka i pana radnego Rafała Wójtowicza. Z tych dwóch kandydatów wybierzemy jednego. Będziemy stawiać krzyżyk obok nazwiska i proszę pamiętać, że możemy oddać tylko i wyłącznie jeden głos. Wszystko w porządku. Wstrzymujących się już. Dobrze. Czy to za jednym głosowaniem, czy dwa razy? Nie, jedno głosowanie. Jeden głos. Dwóch kandydatów na jednej kartce. Na jednej kartce, jeszcze raz może powtórzę. Na jednej kartce znajdują się dwóch kandydatów. Obok kandydata stawiamy jeden krzyżyk. I tyle. I mamy oddać tylko jeden głos. Szanowni radni, to jeszcze raz powtórzę. Stawiamy krzyżyk przy jednym nazwisku, przy tym, którego po prostu, na którego głosujemy. Czy to jest już zrozumiałe? Dziękuję serdecznie. Będę wyczytywał na nazwiska radnych podchodzących do głosowania. Pan Marek Ciepliński. Pani Małgorzata Choj. Pani Katarzyna Karkula. Pani Aleksandra Koper. Pan Dariusz Krzysztof. Pan Jan Kwatyra. Jacek Latawiec. Majerczyk.
Pan Piotr Ptak. Pan Paweł Rogowicz. Pan Robert Skipiowa. Pan Michał Skowron. Pan Józefa Śmietana. Pan Rafał Wójtowicz. I pan Piotr Żółtek. Proszę Komisję Skrutacyjną o przeliczenie głosów, sporządzenie protokołów z głosowania. Dobrze, dziękuję.
Poproszę komisję skrutacyjną o przedstawienie wyników wyboru. Szanowni radni, odczytam protokół z głosowania. Z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju sporządzonych na sesji 50 w dniu 13 kwietnia 2022 roku. Komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Marek Ciepliński, członek komisji skrutacyjnej radny Jacek Latawiec, członek komisji skrutacyjnej radny Jan Kwatyra. Liczba radnych Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju zgłoszono kandydatury radnych Piotr Ptak, Rafał Wójtowicz. Liczba głosów oddanych na kandydatów Piotr Ptak 8, Rafał Wójtowicz 7, głosy nieważne 0. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju został Piotr Ptak. Na tym protokół zakończono i podpisano: przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Marek Ciepliński, członek komisji skrutacyjnej Jacek Latawiec, członek komisji skrutacyjnej Jan Kwatyra. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przekazuję komisji. Dziękuję bardzo za zaufanie. Odczytam uchwała nr 20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. I stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju został wybrany radny Piotr Ptak. Dziękuję bardzo. Pan Rafał Wójtowicz chciał zabrać głos. Chciałem pogratulować panu. Proszę. Dziękujemy. Kolejnym punktem jest przyjęcie rezygnacji z członkostwa w komisji, w Komisji Rozwoju Gospodarki Budżetu i Gospodarki Odpadami z przyczyn osobistych składa pan Dariusz Krzysztof. Czyli pan podtrzymuje to, w związku z czym musimy przegłosować tę rezygnację. A uchwałę, przepraszam bardzo. Rozwoju gospodarki budżetu i gospodarki odpadami Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Rafał. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 11 radnych jest za przyjęciem uchwały, 1 przeciw, 3 wstrzymało się, 0 głosów nieoddanych. Dziękuję bardzo. Czyli projekt uchwały wchodzi w życie i to jest przyjęcie rezygnacji radnego Dariusza Krzysztofa z członkostwa w Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Gospodarki Odpadami w Rabce-Zdroju. Oczywiście, proszę bardzo.
Kolejnym punktem, który będziemy głosowali, jest przyjęcie rezygnacji z członkostwa radnej Katarzyny Karkuli. Tutaj wpłynęła do Rady rezygnacja z członkostwa w Komisji Rewizyjnej z przyczyn osobistych. Pani Katarzyna podtrzymuje, tak? Dziękuję bardzo. Będziemy głosowali uchwałę dotyczącą przyjęcia rezygnacji pani Katarzyny Karkuli z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 10 głosów za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się. Uchwała wchodzi w życie i przyjmuje się rezygnację Katarzyny Karkuli z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Dziękuję bardzo. W związku z rezygnacją pani Katarzyny Karkuli z członkostwa w Komisji Rewizyjnej będziemy głosowali uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej o jednego radnego. I do Rady wpłynęły dwa wnioski. I tak, jeden wniosek dotyczy kandydatury na członka Komisji Rewizyjnej pana Dariusza Krzysztofa. Tutaj są podpisy radnych, nie wiem czy odczytywać, czy nie trzeba. Uzasadnienia. Ja może nie wiem, kto pisał uzasadnienie. Pani Aleksandra, proszę o odczytanie. Już przekazę, zmienię okulary, już odczytam. I tu jest niżej podpisanie Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju zgodnie z paragrafem 17 ustawy 7 Statutu Gminy Rabki-Zdroju stanowiącego załącznik do obwieszczenia nr 1 łamane przez 2020 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2021 pozycja 17.10 zgłaszamy kandydaturę na członka Komisji Rewizyjnej Dariusza Krzysztofa i tu jest 7 podpisów i uzasadnienie. Radny Dariusz Krzysztof przez okres 3 lat sprawowania mandatu radnego pozyskał uznanie i zaufanie kolegów radnych swoją postawą i działaniem. Swoje zaangażowanie w pracach Rady będzie realizował w Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I wpłynął drugi wniosek. Zgłaszamy kandydaturę na członka do Komisji Rewizyjnej pana radnego Michała Skowrona. Dziękuję. I tutaj jest uzasadnienie. Pani Małgosia odczyta? O, proszę. W chwili obecnej Michał Skowron nie uczestniczy w żadnej komisji. Jako były przewodniczący Rady Miejskiej zna problemy urzędu i podległych spółek samorządowych. W chwili obecnej jego uczestnictwo w Komisji Rewizyjnej zgłaszamy jest jako kandydata na członka Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Wpłynęły, to są. Panie Michale, bo tutaj wpłynął wniosek o kandydaturę na członka Komisji Rewizyjnej pana. Czyli podtrzymuje pan ten wniosek. Dobrze, dziękuję. Głosowanie będzie jawne, ale tak, są dwie kandydatury. Myślę, że komisję skrutacyjną znowu musimy powołać jawne. Potrzeba dlatego, że dwóch kandydatów i wtedy trzeba oddać tylko na jednego i wtedy trzeba wyliczyć. Komisja skrutacyjna jawnie liczy, ile ktoś. Tak, bo komputerowo byśmy tylko mogli na jednego.
Ale to... Nie, ale technicznie na komputerze nie możemy tego przeprowadzić. No. Powołajmy może tą samą komisję skrutacyjną. Przegłosujmy powołanie komisji skrutacyjnej w składzie pan Jacek Latawiec, pan Marek Ciepliński i pan Jan. W wyniku głosowania głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 12 radnych jest za, przeciw nie był nikt, 2 głosy wstrzymujące się. Poproszę komisję o konstytuowanie się. Thank you.
Przepraszam bardzo, że tak długo to trwało, no ale trzeba było nanieść kilka poprawek do uchwały. I będzie tak. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr 2/7/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. I tutaj na podstawie artykułów Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala co następuje. Uchwale nr 2/7/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju wprowadza się następujące zmiany. 1. Ustęp 1 w paragrafie 2 otrzymuje nowe brzmienie. 1. Komisja rewizyjna. I tak, pan Robert Skipiała, pani Dorota Majerczyk, pan Paweł Rogowiec, pan Dariusz Krzysztof, pani Józefa Śmietana, pan Jan Kwatyra i pan Jacek Latawiec. Czyli tutaj zgadza się wszystko, tak? W ustępie 3 w paragrafie 2 w związku z rezygnacją radnego Dariusza Krzysztofa uchyla się punkt 5. 3. W punkcie 1 w paragrafie 3 otrzymuje nowe brzmienie. Dariusz Krzysztof, przewodniczący komisji rewizyjnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i tyle. I będziemy głosować ten projekt uchwały. Nie ma. Głosowanie nad zmianą do uchwały nr 2/7/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Skład komisji i wybór nowego przewodniczącego. I wybór przewodniczącego komisji rewizyjnej. Wynik głosowania. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 10 głosów za przyjęciem projektu uchwały, 2 głosy wstrzymane. W związku z tym projekt uchwały przechodzi do realizacji. Dziękuję bardzo. Punkt 3. Zamykam 50. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Dziękuję bardzo Państwu. Przepraszam, że to troszkę może tak długo trwało. Postaram się, żeby następne sesje miały przebieg bardziej sprawny. Także dziękuję i jeszcze raz chciałem podziękować za zaufanie i za wybór. Dziękuję.